pamiętaj, że się nikt ciebie nie spodziewa. Blackbeard. No. Nie no. Super. Chcesz sobie sfilmować? No kręcę. Chcesz wysiąść na chwilę? Nie, co ty, ja nie muszę mieć jakiejś jakości. Sama ciekawość to, że tutaj jestem, to widok z ruchomego samochodu. Nie no, bomba. Wiesz, mój tam na tankowcach kiedyś pływał też, także ja mówię, widoki to mnie bawią bardzo. No, a tu już jest z własnymi dźwigami, nie? Kumpel pływa też na jakimś takim cudzie. No, no rewelacja. Jak ktoś tego nie czuje, no to w tym momencie, no, nie wie co traci, nie? Tak, tak. Ja bym nie mógł co tak nie mieszkać i wystawić. No nie, no bo to jest poezja taka morska, nie? Duch taki marynistyczny. Ja sobie jeszcze tą szybę obniżę. Ła. Kurczę, no. I to wszystko jest z portu naszego. Jest. Wszystka baza masowa. A ja mam tu po bazę masową, ktoś kupił. Czyli... Nie mam pojęcia. Chyba tak. Mówiąc. Czekaj, coś było. Coś chyba było. No. Coś chyba było. Co, już cię tu znają? Niektórzy tak. No zobacz. Dziękuję. Do widzenia. Ten pan mnie dobił. No widzisz. Z daleka otwiera. Kurczę. A niektórzy nie. Ciekawą prawidłowość zauważyłem. No. Jak wjeżdżam z kumplem jakimś, z facetem, to są problemy. To jest fajny domek. No. Jak wjeżdżam z kumplem, z facetem, to jest problem. Trzeba przepustkę mieć pewnie. Tak. No. A jak wjeżdżam z kobietą, to nie. A, no kobieta jest niegroźna. No, no właśnie. Kobieta się nie liczy, nie? Kobieta się nie liczy. Kobieta jest przy facecie. Dokładnie. Kobieta jest przy facecie. W ogóle się... To jest w Biblii, też kobiet nie liczy, nie? Było, że tam było 7 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet. Ja, Stella Maris? No tak. Cała historia, nie? Gdzie stolecia. Gdzie się wyruszyć? No a gdzie jedziesz? Bo ja jestem na plaży, jadę w tej chwili. O. Prawda. No, dokładnie. No to gdzieś tam przy 10 lutego, tak? No, jeżeli przejeżdżasz Świętojańską, to albo... 10 lutego. Chyba, że jedziesz przez Kamienną Górę. Albo chcesz jeszcze kawałeczek dalej, to znaczy... Nie, no jak ci pasuje. Za chwilę Warszawa, tak? No na przykład, no. Czekaj, bo jeszcze ciebie nie zapisałem w końcu, bo cię zająłem tym